Czy 90 dni wystarczy, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe i znacząco schudnąć? Jak byłem nastolatkiem, sam miałem nadwagę i wiem, jakie to trudne, żeby zrobić to samemu. Dlatego dzisiaj przyjechałem do Sandry, żeby jej w tym pomóc. Sandra na co dzień ze mną współpracuje, montuje filmy i zajmuje się kontentem. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś schudnąć, to ten film jest dla Ciebie, bo wierzę, że każdy może schudnąć. Z Sandrą przeprowadzimy 3-miesięczną metamorfozę jej życia. Zadbamy o to, żeby dieta i ćwiczenia były do niej dopasowane, do tego dietetyk cały czas będzie się nią opiekował i pomoże jej wybudować zdrowe nawyki, dzięki czemu Sandra zachowa swoją wymarzoną sylwetkę na całe życie. Zaczynamy, to jest dzień 0. Dobra, przyjeżdżam po to, żeby Ci pomóc. Chciałem się w ogóle dowiedzieć najpierw, jak ta Twoja historia masy ciała układała się od dzieciństwa? Od zawsze miałam problem z nadwagą, odkąd byłam mała. Zawsze ja byłam tą taką największą osobką w klasie. Zaczęłam właśnie dojrzewać, jak zaczęłam być nastolatką, to zaczęło mi to przeszkadzać i zaczęłam próbować jakichś różnych diet. Tylko to wszystko było takie chwilowe. Okej. A pamiętasz w dzieciństwie, jak wyglądały Twoje nawyki żywieniowe? To na pewno były takie po prostu duże obiadki. Okej. Tak, ja też mieszkałam u babci, a wiadomo jak to jest z babcią. Tak, od babci się nie da wyjść głodnym. No dokładnie. Jak to wygląda teraz? Ile teraz aktualnie ważysz? Obecnie ważę coś około 80 coś. A w dorosłym życiu jaka była Twoja najwyższa masa ciała? 95. Okej, czyli teraz jest trochę niżej. A jak wyglądały te wcześniejsze próby odchudzania, gdy próbowałaś zrzucić te kilogramy? Miałam takie podejście, takie typowe, że zero smażonego, zero po prostu pieczywa, zero słodyczy. No i wiadomo, jak to się kończy, na takiej diecie nie można być długo, bo no, co to za dieta, no, na takiej nie można długo wytrwać. Także no, schudłam trochę, przestało mi się chcieć być na takiej diecie i waga wracała. I miałam tylko jedno takie podejście w swoim życiu, że naprawdę polubiłam ten zdrowy tryb życia. Udało mi się schudnąć 30 kg i trzymałam się tego, ale niestety przyszedł lockdown. I od tego czasu można powiedzieć, że stopniowo wróciłaś do tej masy ciała wcześniejszej. Stopniowo zaczęło mi wracać to i zaczęłam tak naprawdę nienawidzić taki zdrowy tryb życia, bo mi się źle kojarzył z tym takim podejściem, że... Ortodoksyjnym. Tak. I pierwsze nasze zadanie to jest przywrócić Twoją chęć do takiego zdrowego stylu życia. Dokładnie. I nauczyć się nowo tych nawyków, ale tak, żeby one już naprawdę zostały z Tobą na zawsze. To jest właśnie mój cel, żeby tak polubić to i żeby to zostało na zawsze. Zaczęłam przejmować się każdą kalorią nadprogramową. Nawet takie przekroczone 50 kalorii sprawiało, że już miałam pogorszony humor i pytałam się narzeczonego, czy jestem wystarczająco dobra, czy to nie jest coś złego. Przeszkadzała mi każda wystająca fałdka. Ciągle czułam, że muszę jeszcze schudnąć, mimo że już byłam szczupła i wszystko zaczęło iść w złą stronę i po prostu nie umiałam sobie z tym poradzić i znienawidziłam cały zdrowy tryb życia i odpuściłam to. Zrobiliśmy z Sandrą pomiary masy ciała oraz obwodu pasa, bioder i uda. Teraz te pomiary będziemy powtarzać co każdy miesiąc i na koniec 3-miesięcznej metamorfozy, żeby zobaczyć, jakie efekty w tym czasie Sandra wypracowała. Jak zrobiliśmy z Sandrą ten obwód pasa, to trochę się przestraszyłem. Tam wyszła otyłość brzuszna i mam dużą obawę, że w wynikach badań wyjdzie nam też insulinooporność i inne zaburzenia metaboliczne. A wróćmy jeszcze na chwilę sobie do czasów szkolnych, bo ja w gimnazjum też zmagałem się z nadwagą i doskonale pamiętam, jak ze mnie się śmiali z tego powodu w szkole i to nie przechodziło, że tak powiem, płazem i to było zauważalne. I chciałem zapytać się, jakie Ty masz doświadczenia w związku z tym, że też zmagałaś się w tych młodych latach z nadmierną masą ciała? Zauważyłam, że chłopcy zwracali bardziej uwagę na takie dziewczyny, które były szczupłe, a na mnie nie i to mi przeszkadzało. Że właśnie, że ja byłam zawsze taka pomijana, czy coś, że na jakichś takich dyskotekach szkolnych to ja zawsze stałam pod ścianą i ze mną nikt nie chciał tańczyć. Też tak miałem. Też miałem ten problem, też stałem na dyskotekach pod ścianą, też często słuchałem, że jestem pulchny i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc Sandrze. Później jak troszkę dojrzałam, to mówię, aha, dobra. Ja sama mogę coś z tym zrobić. Ja jakby mam wpływ na swoje życie i mogę sobie poćwiczyć, czy zamiast batona wybrać owoc. a to jest świetne, co teraz powiedziałaś przed chwilą, żeby właśnie skupić się na tym, co naprawdę ja mogę zrobić i zacząć to robić. A odczuwasz na co dzień właśnie w takim życiu codziennym taki dyskomfort wynikający z tej nadmiernej masy ciała? Tak, i to bardzo. Miałam taką kiedyś sytuację, że biegłam na autobus i to było nie dużo, a ja się czułam, jakbym przebiegła maraton naprawdę. Łydki to mnie tak bolały, że nie wiem, nie mogłam chodzić przez cały dzień. Tak poniekąd ze względu na to zrezygnowałam z pole dance. Sobie powiedziałam, że z taką wagą nie dam rady i przestałam chodzić na to pole dance, więc trochę mnie to ogranicza. Czyli trochę te nadmierne kilogramy, można powiedzieć, że zabrały Ci coś, co lubiłaś robić. Tak. Obecnie ograniczam się tylko do treningów tanecznych. To jest coś, co obecnie odkryłam i polubiłam. A czy są jakieś jeszcze takie inne dolegliwości na co dzień, z którymi się zmagasz i które, nie wiem, przypisałabyś właśnie do tej nadmiernej masy ciała? Ogólnie mam takie problemy zdrowotne, które prawdopodobnie mogą wynikać z tego, bo mam na przykład nadciśnienie. No i moja pani neurolog mówi, że to może jakby mieć wpływ na to masę ciała i powiedziała, że mam ograniczyć słodycze. Jesteśmy z Sandrą pod gabinetem lekarza-endokrynologa, żeby sprawdzić i omówić wyniki wykonanych badań. Morfologia jest prawidłowa. W wynikach cholesterolu pani ma podwyższone tryglicerydy. Jeżeli chodzi o pani wątrobę, to jest zdrowa. Pani nerki tak samo i tarczyca pracuje świetnie. I stosunek triglicerydów do HDL-i wskazuje na obecność insulinoporności. W badaniach laboratoryjnych zwraca uwagę wysoki wskaźnik HOMA-IR. Jest to wskaźnik insulinoporności. W Pani przypadku wynosi on 4,6. A zatem Pani leczenie składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest farmakoterapia, a drugi równorzędny element to jest edukacja żywieniowa. A czy dałoby radę wyleczyć tą insulinooporność bez farmakoterapii? Oczywiście możemy spróbować. Możemy tak się umówić, że my spotkamy się za 3 miesiące i ocenimy Panią, jeżeli chodzi o badania oraz o Pani masę ciała. Jeżeli redukcja będzie odpowiednia, no to oczywiście od farmakoterapii możemy odstąpić. I naprzeciwko mnie niech Pani stanie. Dobra. Pani Sandro, ja będę chciała zmierzyć Pani obwód talii i zobaczymy, ile on wynosi. Dobrze. Więc mierzymy. Obwód talii wynosi 86 cm. Jeżeli mamy obwód talii powyżej 80 cm, to jest to też jeden z klinicznych wykładników insulinoporności. Zatem u Pani i w badaniach, i w badaniu przedmiotowym Pani mamy właśnie cechy insulinoporności. No, nigdy wcześniej nie badałam insuliny i nie wiedziałam, że mam insulinooporność, więc taka jestem jeszcze w szoku, że właśnie, że muszę się teraz z tym zmierzyć i właśnie sobie poradzić z tym, ale liczę, że właśnie dietą uda się wyleczyć insulinooporność. Więc trzymam kciuki za dobre wieści i widzimy się za 3 miesiące jako nowa ja. Jestem właśnie po wizycie u lekarza i ten, kto się stresuje wizytami u lekarza, ten wie, jak jest. Tym bardziej, że właśnie się dowiedziałam, że mam kolejną dolegliwość, insulinooporność, kolejna do kolekcji, ale jestem też pozytywnie nastawiona na to właśnie działanie i te zdrowe odżywianie, bo to wszystko pomoże mi, żeby to naprawić, żeby pozbyć się tej insulinooporności, tego nadciśnienia, tej otyłości, żeby być zdrowszą i żyć lepiej. Wiem, że teraz chcesz zacząć zdrowo żyć, chcesz jakby uporać się ze zbędnymi kilogramami. Powiedz mi, ten konkretny dzień, w którym podjęłaś tą decyzję, że chcesz to zrobić, co się wtedy wydarzyło? To może nie był jakiś konkretny dzień, to po prostu się tak nagromadziło, że bieganie na autobus, że czuję się, jakbym przebiegła maraton, to, że musiałam zrezygnować z mojej pasji, to, że zauważyłam, że niechętnie robię sobie już zdjęcia, nie tak dobrze się czuję w ubraniach. I tak po prostu wszystko się nagromadziło i spowodowało, że tak stwierdziłam, że jest najwyższa pora, żeby coś z tym zrobić. Kiedy, jak nie teraz? Ty masz właśnie takie fajne podejście do diety. Pokazujesz, że jesz owsiankę z lodami, że można super wyglądać, być na diecie, zdrowo się odżywiać, ale żyć. I właśnie stwierdziłam, że napiszę do Ciebie, spytam się, czy byś mi w tym pomógł. Jestem, można powiedzieć. Jesteś. Nie, no, to jest dokładnie kwintesencja tego, czego staram się uczyć w internecie, że ta dieta ma się dopasować do nas. Moimi obawami przed startem diety są warzywa, jedzenie większej ilości warzyw, picie wody i robienie większej ilości kroków. Największy problem ogólnie, jeżeli działałam wcześniej sama, to były słodycze, był brak ruchu i było wymyślanie posiłków. To jakby coś, co ja często powtarzam, nie? Jak psuje nam się samochód, to trzeba pójść do mechanika, a jak mamy problem z naszą dietą, z naszym odżywianiem, z naszym stanem zdrowia, no to dobrze jest się udać do dietetyka. Wspomniałaś o słodyczach. Czy czujesz w ogóle, że jesteś, nie wiem, uzależniona od jakiegoś produktu, tak, że jesz go i nie możesz przestać? Zawsze po posiłku muszę zjeść coś słodkiego. To jakby must have. Po słodym posiłku musi być coś słodkiego. No i na pewno zajadam emocje. Jak jestem zła, jestem smutna, jestem zestresowana, to takie ciasteczko albo batonik to... Okej, czyli na pewno też przydadzą nam się w ciągu trwania naszej współpracy też konsultacje takie psychodietetyczne. Osobie, która kiedyś schudła, ale z pewnych powodów przytyła i chciałaby znowu wrócić do formy sprzed lat, powiedziałabym, że po prostu da radę. Skoro dała radę kiedyś, to czemu ma nie dać rady znowu? Po prostu musi uwierzyć w siebie i walczyć dalej. Może zacząć razem ze mną teraz. Możemy działać razem, możemy się wspólnie motywować właśnie tą moją przemianą. Ty dałaś radę, skoro ja dałam radę, skoro ja teraz próbuję i dam radę, to Ty też dasz radę i każdy może schudnąć. Czyścimy Twoją lodówkę. Co jeszcze teraz zobaczymy, co tam jest w środku. Najpierw proszę otwieraj. Bardzo. Pokaż, co jest jakby tym Twoim najczęstszym wyborem tutaj dotychczas. To na pewno ser żółty. Okej, w porządku. W określonych ilościach, może nie codziennie, albo może inaczej, może nie paczka dziennie, to jest w porządku. Troszeczkę gorzej, czyli parówki. Tam jest problem taki, że bardzo dużo kalorii, przetworzone czerwone mięso, dużo soli, przy nadciśnieniu też zdecydowanie nie sprzyja, więc warto zwrócić na to uwagę. Gotowe dania. Pierogi z mięsem. Tak. I jakie je jadłaś? No najczęściej smażone. Czyli to już najgorszy możliwy sposób podania. Jeżeli mówiłaś wcześniej, że warzywa raczej rzadko jadłaś, to pewnie też bez warzyw dodatkowych. Tak. No a znowu, gdybyśmy te pierogi ugotowali sobie na wodzie, do tego zrobili jakąś sałatkę, no to może nie codziennie, ale jako taki obiad w biegu, to nie jest najgorszy wybór. No i moje ulubione... Mrożona pizza. To gwarantuję Ci, że coś w czasie nagrzewania piekarnika nauczę Cię naprawdę przyrządzać dużo zdrowych obiadów, które przyrządzisz w tym samym czasie i będzie to bardziej odżywcze. O, to jest też bardzo ważne. Jeżeli to jest pizza mrożona, to wiesz, że nie musisz jej zjadać całej na raz. Możesz sobie przeciąć na pół na przykład i zjeść pół, bo zakładam, że... Zobaczmy, ile ta pizza ma kalorii. Ile ona miała? Nie mam zielonego pojęcia. Ja obstawiam 900. Strasz 900, ja bym strzelał, że 700. Jedna pizza, 900, dobra, czyli doskonale wiedziałaś. Skąd wiem. No to jest bardzo dużo kalorii tak naprawdę, a gdybyś ją przecięła sobie na pół przed pieczeniem, 450, dodajesz na wierzch rukole i pomidorki. Dużo lepszy wybór, nie? To co jest dalej? Bardzo piękna żabka. Jak do tego podejść? Jest co najmniej kilka sposobów. No na pewno nie wyjadać tego wszystkiego przed rozpoczęciem diety, to już wiemy, bo to by skończyło się bardzo źle jakby i dla Twojej masy ciała i dla Twojego poziomu cukru. Nagradzanie się potem w procesie odchudzania batonikami, o schudłam pierwszy kilogram, o schudłam pierwsze 3 kilogramy, to zjem teraz coś słodkiego, to nie jest dobry wybór. Zdecydowanie lepiej jest sobie wymyślić takie nagrody, które motywują Cię do dalszej potem pracy nad zdrowymi nawykami, czyli coś, co Ci potem ułatwi tak naprawdę budowanie tych zdrowych nawyków, a nie coś, co Cię oddala od upragnionych efektów. I teraz kilka, jest ich więcej. Moje ulubione śniadanie jeszcze. Okej. I to jest kolejny problem, czyli te ogromne paczki. Łącznie wiadomo, że nie zjadamy całej na raz, ale jest tu bardzo dużo cukru, bo te płatki śniadaniowe zawierają ich sporo. I co najważniejsze, taki posiłek, płatki z mlekiem, to nie jest po prostu pełnowartościowy posiłek, bo tam nie będzie ani błonnika, ani nie będzie białka, bo nie będziesz tak naprawdę szybko głodna. No nie jest zbyt sycący. ty pod ręką masz przede wszystkim takie przetworzone jedzenie, to automatyczne jest to, że jak jesteś głodna, spada ci poziom cukru, masz ochotę coś przegryźć, no to bierzesz, sięgasz, otwierasz to. Więc świetnym rozwiązaniem jest na przykład w ogóle pokrojenie sobie kawałków owoców, wsadzenie ich do kuchni i traktowanie tego jako taką przekąskę w ciągu dnia. Tutaj leży jakieś jabłko, które nie wiem, trzeba obrać i pokroić, a tutaj leży batonik, którego wystarczy tylko otworzyć tą folię i zacząć go jeść, no to batonik jest łatwiejszym wyborem. To chyba dobrze działa na rury, w sensie, żeby je odprzeczyszczać, nie? Tak z tego co kojarzę. No i to wiadomo, to jest sam cukier w płynie, tego w czasie odchudzania unikamy też. Tak. Idziemy na zakupy, dlatego najpierw musimy troszeczkę opowiedzieć o tym, co lubisz, a czego nie lubisz jeść, więc zacznijmy od tego, jakich produktów nie chciałabyś mieć w swojej diecie. Nie lubię warzyw. Okej, wszystkich czy w jakiejś konkretnej postaci? Na pewno nie lubię surowych warzyw. Okej, czyli surowe warzywa raczej nie. Jakie warzywa lubię? Ziemniaki się liczą? Nie, ziemniaki niestety się nie liczą do tych 5 porcji warzyw i owoców w ciągu dnia. Pomidor, ogórek, super. Fasolka. Ale po ogórek też musi być podgrzany, nie surowy? Nie, surowe, czyli dlatego surowe. Trzeba sobie robić też listy tego, dokładnie. Fasolka. Masz na myśli taką szparagową, dobra. Rzodkiewka. Okej, czyli też surowa. To surowe, dobra, to nie jest tak źle. Dokładnie. Marchewka, ale nie na surowo. Dobra. Papryka, ale nie na surowo. Dobra, to mamy 5 warzyw. Myślę, że to jest zupełnie wystarczająco na początek, dokładnie. Dobra. Z owoców co lubisz? Owoce akurat lubię, bo są słodkie. I to jest taki bardzo dobry, naturalny często zamiennik właśnie słodyczy. Są zdecydowanie mniej kaloryczne, mają dużo wody, mnóstwo korzyści z jedzenia owoców. Jesteśmy w takim miejscu, że cokolwiek wskażesz, to kupujemy. Tutaj możemy wszystko. Wow. Czyli od czego zaczynamy? Pomidory? No to pomidory. W sumie jakby pan wrzucał prosto do siatki, to będzie lepiej, dobra? Bo nie potrzebujemy tych foliowych. Szkoda marnować. My też zawsze jak układamy dietę, po pierwsze staramy się robić tak, żeby bazować na sezonowych produktach, więc żeby po prostu kupować możliwie najtaniej i, no i najsmaczniejsze po prostu wtedy, gdy są dostępne warzywa i owoce. Ogórki to zwykłe ziemne, w sensie zielone. Mogą być. Dobra. To poprosimy rzodkiewkę, paprykę czerwoną też. Dobra, i powiedz mi, co bierzemy z owoców. A co polecasz z owoców? Wszystko. Wszystko? Z owoców nie ma złych owoców. Tak. Truskawki. A, fasolka jeszcze. Jeśli chodzi o warzywa i owoce, to czym bardziej kolorowe, tym lepiej, bo różne kolory to różne antyoksydanty. Warzyw w ogóle nie musimy wliczać dokładnie naszego bilansu energetycznego, to są tak niskoenergetyczne. Nie, tak naprawdę no tutaj zasada czym więcej, tym lepiej. No może poza warzywami strączkowymi, nie? Jeżeli już sięgamy do jakichś bób, soczewice, ciecierzyce, to tak. Fasolkę też? Fasolkę szparagową nie musimy. Szparagową nie, taką ze słoiczka tak. Coś jeszcze z owoców? Może czereśnie. I to w ogóle jest pewnie taki pierwszy zdrowy nawyk, nawet jeszcze przed dietą, że tak powiem, na który ja zwróciłbym uwagę, czyli żeby w ogóle do każdego posiłku jeść warzywa i owoce. Najlepiej by było, gdyby to była co najmniej połowa talerza, bo wtedy na tej drugiej połowie nie mieści się już tak dużo tego mniej zdrowego jedzenia i one gwarantują też nam to sytość po posiłku, to, że będzie stabilny poziom cukru po posiłku, same korzyści. Robiąc zakupy spotkaliśmy mamę Sandry, znamy już też całą historię Sandry. Wiem, jak ona była ciężka, jak od długiego czasu Sandra też zmaga się z nadmierną masą ciała, więc poprosimy trochę wsparcia. No bardzo będę wspierać i cieszę się, że podjęła taką decyzję. Będę wspierać jak z całych sił. Będę przy niej po prostu i bardzo dziękuję. Jak wygląda twój typowy dzień? Wstaję tak mniej więcej o 7, ale to nie, że wstaję z łóżka. To się budzę o 7, a wstaję z łóżka no tak godzinę, półtorej później. No i siadam do kompa i montuję. No i tak. Czyli wstajesz, a śniadanie? Gdzieś tam jest miejsce na śniadanie, czy później jest śniadanie dopiero? A nie, to w tym czasie jak siedzę, w sensie jak leżę sobie przed pracą, to właśnie jem śniadanko. Dobra, to pierwszą rzecz, którą bym zdecydowanie poprawił, to jednak nie jedzenie w łóżku, tylko jedzenie przy stole w kuchni normalnie i uwierz mi, że ja robiłem dokładnie to samo, gdy byłem nastolatkiem i miałem też problemy z nadmierną masą ciała. Dokładnie, jakby dla mnie jedynym miejscem jedzenia była kanapa wtedy i to naprawdę nie służy takiemu uważnemu jedzeniu, spokojnemu jedzeniu. Koniecznie do zmiany. Ile mniej więcej w ogóle kroków wykonujesz w ciągu dnia? No tak, 2000 to jest maks. To będzie zdecydowanie rzecz, nad którą musimy popracować. Zaraz wynegocjujemy, od jakiej wartości zaczniemy, bo nie musi być to od razu 10 000, ale 2000 to jest naprawdę bardzo mało. Ja wiem. I potem ciężko jest jakby właściwie zwiększyć ten wydatek energetyczny, tak żebyś w tej diecie potem też miała na tyle duże posiłki, żebyś się najadała. I co robisz potem po godzinie 16? Masz jakieś bardziej aktywne hobby, czy raczej też spędzasz czas w pozycji siedzącej? Czasami idę na tańce. A jak często chodzisz na tańce? Staram się 2 razy w tygodniu, ale to też zależy od moich migren. A czy oprócz tańców masz jeszcze jakieś inne aktywności, które lubisz? Nie wiem, na przykład chodzić na siłownię albo trenować jakoś w domu? No kiedyś chodziłam na siłownię, ale przez ten cały taki negatywny okres to trochę znienawidziłam i ciężko mi powiedzieć, czy jestem w stanie to na nowo polubić. Na pewno polubiłam teraz tańce i to odkryłam. To sprawiło, że polubiłam na nowo aktywność. Sprawiła ci frajdę. Tak. Znalazłam coś dla siebie. Systematycznie. Super, że Sandra ma taką aktywność, którą lubi. Szkoda tylko, że musiała zrezygnować z pole dance'u, który tak lubiła, ale przez nadmierną masę ciała nie była w stanie go wykonywać. Mam nadzieję, że przywrócimy jej wiarę w siebie i ona wróci do tej aktywności. Z siłownią na razie mam taki znak zapytania. A jakieś ćwiczenia w domu? To taka sama sprawa jak z siłownią. A masz, nie wiem, w domu jakiś może taki zegarek do liczenia? W sensie jakąś opaskę? Mam. Dobra, to ja bym leży w szafie. Dobra, to ja bym zdecydowanie proponował ci ją wyciągnąć. Więc tak naprawdę ten dzisiejszy spacer na zakupy i z zakupów to był taki twój pierwszy trening właśnie w postaci spaceru. Zobacz proszę, ile masz dzisiaj kroków zrobionych już, bo mamy godzinę wczesne popołudnie. 5000, ponad 5000. No, więc właśnie ładnie. Sandra ma zaledwie 25 lat, a już zmaga się z otyłością, przyjmuje naprawdę ogromną ilość leków i jest bardzo trudnym przypadkiem. Ma bardzo dużo złych nawyków. Je posiłki w łóżku, prawie w ogóle nie ma żadnej aktywności fizycznej, nie lubi i nie je w ogóle regularnie warzyw. Tu jest w ogóle wszystko do zmiany. Zróbmy sobie taki myk, żeby od razu przygotować rzodkiewki, takie, żeby one były gotowe do zjedzenia, więc dawaj je umyjemy, wrzucimy do miseczki z wodą i będziesz miała je w lodówce od razu pod ręką. Bo jakby uważam, że jest takie prawo, nie? Że jak się kupi rzodkiewki i się ich nie obierze, to potem często o nich zapominamy i one sobie tak leżą, aż się zepsują. No. A to prawo działa też w drugą stronę, że jak się kupi rzodkiewki i od razu się je przygotuje, tak, że można je przekąsić, jak się je od razu włoży do lodówki. Proszę. Co? Po jednej. Mam gdzieś rzutkiewkę. Aha. No dobra. Nawet nie za ostra, bardzo dobra. Udowodnię ci teraz, że nie musisz wcale rezygnować z tych wszystkich produktów, które oglądaliśmy w lodówce, w szafce, z tych płatków śniadaniowych, że dalej korzystając z nich, tylko zmniejszając ich ilość i dokładając takich zdrowych produktów, możemy je wkomponować w zdrową dietę i dzięki temu też dalej chudnąć. Więc ty przygotuj proszę takie swoje dotychczasowe śniadanie, takie jak jadłaś najczęściej, a ja przygotuję trochę zdrowszą wersję, dobra? Dobrze. To były płatki z mlekiem Sandry. A to jest nowa, dużo zdrowsza wersja. Dobra, i czym się różnią teraz te dwa posiłki? Mamy tutaj mleko i jogurt skyr, czyli źródło białka. Oczywiście to też było mleko, ale ten jogurt skyr tutaj dodaje nam tego białka. Tutaj masz tylko i wyłącznie płatki śniadaniowe, takie typowe, z dużą ilością cukru, z małą ilością błonnika. Tutaj jednak podstawą są płatki owsiane, które mają dużo tego błonnika, który będzie cię sycił na dłużej. Dodatkowo mamy borówki, czyli doskonałe źródło antyoksydantów. I kaloryczność tych posiłków pewnie jest zbliżona, ale ten będzie cię sycił na dłużej, dostarczy ci więcej wartości odżywczych i będziesz po nim się lepiej czuła, a twój cukier nie będzie w kosmosie. Spróbuj, czy ci smakuje. A jeszcze jest gorzka czekolada. A, no tak. Dzięki temu te płatki są właśnie takie czekoladowe. Ło, aż wszystko wypada. No, czekolada super. I takie zmiany w diecie, małymi krokami. Czyli wiesz, do tej pory jadłaś płatki śniadaniowe, jakbym ci teraz powiedział, zrób sobie frittattę ze szparagiem, to pewnie by to nie zadziałało, więc trzeba te nawyki żywieniowe zmieniać stopniowo i po prostu uzdrawiać swoje dotychczasowe posiłki. A my między sobą po dzisiejszej rozmowie umówmy się jeszcze proszę na 3 cele. Pierwszy to chciałbym, żeby zdecydowanie był związany z liczbą kroków. Teraz mówiłaś, że robisz 2–3 tysiące kroków dziennie. Chciałbym, żebyś tą liczbę co najmniej podwoiła, czyli żeby było to co najmniej 6000 kroków dziennie. Damy radę? Damy radę? Damy radę? Tak. Zmniejszenie obwodu pasa. I moim zdaniem na najbliższe 3 miesiące celem powinno być zmniejszenie obwodu pasa o co najmniej 10 cm. I bardzo podobny widzę trzeci cel związany z kilogramami. Moim zdaniem bardzo realny i uważam, że damy radę. To jest co najmniej minus 10 kg za 3 miesiące. Czyli jak się spotkamy za 3 miesiące, to już nie będzie 83 na wadze, tylko maksymalnie 73. Damy radę? Damy radę. Ale głośniej, tak teraz na 3, 4. 3, 4. Damy radę! I piona. Zjadłam marchewkę surową. Nie mam siły wstać z łóżka i chcę mi się wymiotować. Na początku się trochę przeraziłam warzywami, ale to był tak tragiczny dzień, że nie chciałam pójść na trening. To napięcie, które ma zgromadzone wokół jedzenia. Moja neurolog mówi, że zdrowotnie mam 80 lat. Nie byłam trochę na siłach, żeby gotować zgodnie z planem. I chciałbym Ci pokazać zdrowszą alternatywę dla Twojego ulubionego posiłku.